Cześć, w tym materiale chciałem pokazać Wam, w jaki sposób wykonać pomiar głębokiego wykopu za pomocą alternatywnej łaty. Zapraszam do oglądania. Wszyscy zapewne, którzy są zorientowani w tematyce niwelatorów laserowych, znają taką łatę, która jest zwana łatą laserową, na którą wieszamy sobie detektor tutaj na tym elemencie przesuwnym i robimy niwelację. Problem pojawia się jednak często w momencie, gdy potrzebujecie wykopać jakiś wykop, tak? Nie tylko sprawdzić rzędną terenu, jaka jest różnica wysokości. To wtedy dzwonicie i mówicie, kurde, jak to zrobić, jak ta łata się szybko kończy. I za chwilę pójdziemy na naszą klatkę schodową, bo sobie tam wymyśliłem, że w fajny, obrazowy sposób będzie można pokazać to, kiedy się kończy ta łata, jak szybko to jest. Ale chciałem Wam pokazać w tym filmie tak naprawdę sposób na rozwiązanie tego problemu. Znacie pewnie taką łatę, jest to łata typowo geodezyjna. Ups. Łata typowo geodezyjna, która służy z tej strony do odczytów niwelatorem optycznym, tak? Czyli jeśli pracujemy nią, to po prostu wyciągamy segment, zatrzaskujemy i mamy wysokości. Tak to wygląda. Ale jeśli kupicie odpowiednią łatę, a nie jest to takie oczywiste, oczywiście, z taką skalą, która jest nielogiczna na pierwszy rzut oka, już o tym kiedyś mówiłem, chyba w jakimś poprzednim materiale, ale patrzcie tutaj, tu jest 140, a tu jest 480. I właśnie do pracy z niwelatorem laserowym, z laserem, potrzebna nam jest ta na pozór nielogiczna skala, ponieważ my sobie wieszamy detektor w stronę lasera, czyli po stronie skali geodezyjnej, bo na nią nie patrzymy. Detektor ma patrzeć na laser i my sobie robimy odczyty w ten sposób. Czyli patrzcie, jak jest tutaj 150, mamy libelkę oczywiście do pomiaru. 150 znaczy, że od góry łaty do ziemi jest 1,50 m. Łapiemy sobie w ten sposób pomiary i możemy sprawdzać. Zaraz pójdziemy tam na tą naszą klatkę schodową tutaj w biurze i pokażę Wam, jak to wygląda, jakie to jest tak naprawdę proste rozwiązanie do lasera i jak rozwiązuje problem. Także bierzemy łaty i lecimy na korytarz. Dobra, przypadek pierwszy, mamy typową łatę do lasera. Pewnie trochę pogłos, przepraszamy za to, ale takie warunki. Mamy łatę do lasera, mamy włączony niwelator i teraz tak, zaznaczyliśmy sobie tutaj punkt 0. Łapiemy wysokość. To już Wam pokazywałem w innym filmie. Włączam detektor. Ustawię sobie tolerancję. No i tak, detektor jest założony na równi z górą wózka. Światło lasera przechodzi tędy, więc odczyty robione z tej strony łaty będą odpowiadały temu, co pada na wiązkę. Dobra, rozciągnijmy łatę do tego naszego miejsca pomiarowego. Mamy ją rozciągniętą, magia kina. I jest idealnie zero, ja tutaj tego wózka nie przesuwałem. I teraz chcę Wam coś pokazać. Jak chcemy robić głęboki wykop, szybko pojawia się problem przy pracy z tego typu łatą, bo idziemy sobie w głąb. Ja będę się zagłębiał, Wy sobie patrzcie. Mierzę sobie drugi stopień. Proszę operatora odsłonić laser, bo żeby coś tego było, dobra. A jeszcze sobie włączę dźwięk, bo słabo widać. O. Też czasem pytacie, po co jest modulacja dźwięku, bo właśnie jak nie widać dokładnie, to mamy tak. Za wysoko pada laser. Jest dobrze, za nisko, czyli wiem, że mam podjeżdżać do góry. Jadę do góry, libelkę sobie kontroluję. Jadę do góry. I mam złapane. I teraz tak, odczyt na łacie mamy minus 34 cm, czyli zagłębiliśmy się od naszej naklejki kontrolnej o 34 cm. No to idę na kolejny stopień. To był drugi, no to powiedzmy pójdę na czwarty. Próbuję, no i niestety już nie łapię lasera. Idę na trzeci. No tu brakuje mi jeszcze centymetr w górę, czyli mam rozciągniętą łatę, jestem na minus pół metra i kończy nam się zakres pracy. I to jest
To jest sytuacja, o którą często pytacie, jak sobie z tym poradzić. Więc teraz zmieniamy łatę i pokażę Wam ciekawą opcję. No i tutaj mamy z pozoru łatę do niwelatora optycznego. Znaną pewnie wszystkim, którzy mieli do czynienia z niwelatorem optycznym, znaną skalę. Jej różnica to to, co dzieje się z tyłu, ponieważ ta łata ma w inny sposób naniesioną skalę. Ta skala, tutaj mamy, patrzcie, 140, a tutaj mamy 48 mniej więcej, nie? Czyli tutaj byśmy mieli 4,80 m, jakbyśmy robili odczyt, a tu mamy 140. I to jest właśnie to, co rozwiązuje wiele problemów. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Tutaj wieszamy detektor elementem światłoczułym w stronę lasera na skali geodezyjnej, której nie będziemy wykorzystywać do pomiaru. Małe cięcie. Jestem znowu, zapomniałem o libelce. Wkładamy sobie libelkę i teraz tak. Odbiornik stroną światłoczułą do skali geodezyjnej, z niej nie korzystamy, stajemy za łatą, tak jak w łacie laserowej. I teraz tam rozciągaliśmy sobie łatę w sposób, który już pokazywałem w filmie o pracy z łatą laserową. Karta na górze w opisie, można sobie wrócić. Tutaj pokażę Wam od początku, jak to zrobić. Włączamy detektor. Laser mamy ustawiony na jakiejś tam wysokości losowej. Robimy prace ziemne, więc nie będziemy tutaj z dokładnością świrowali do milimetrów, bo robimy wykop, tak? Więc pół centymetra na potrzeby tego nagrania na pewno wystarczy i na potrzeby każdego wykopu. Jeśli nie jest to mierzenie stricte ułożonej kanalizy, to do wykopu pół centymetra jest i tak dużą przesadą. I teraz tak, stajemy sobie na naszym punkcie. Cyk i szukamy wiązki lasera, wysuwając ten najcieńszy element. Już mi brakuje pół, dobra, mam połówkę. Po to przyniosłem sobie libelkę. Tak to wygląda z mojej strony, że tutaj mam złapaną rzędną. Tu mam tą libelkę, która mi po prostu ułatwia to, żeby pomiar był prostopadły do wiązki. Czyli jeszcze raz, łapiemy sobie. I z tą łatą jedyna trudność jest taka, że musimy tą rzędną, którą tu odczytamy, czyli wysokość lasera od naszego mierzonego punktu, zapamiętać. Czyli tutaj mamy 157,7. I teraz patrzcie, idziemy sobie z powrotem na te same schody. Idziemy na schody. Tu już nam się skończyła na trzecim schodku łata do niwelacji, łata tak zwana laserowa. My to umownie nazywamy oczywiście łatą laserową. A teraz używamy optyczną. Optyczną ze specjalnym podziałem z drugiej strony. I jak to wygląda? Robimy sobie tak, że wyciągamy ten element i szukamy wiązki lasera. Cały czas najfajniej pracować jest z dźwiękiem, no bo teraz ja nie jestem w stanie zobaczyć tego detektora, będąc tutaj. Mam tutaj przy oczach libelę i sobie jadę. O. Wsuwam. Dobra. Ja teraz jako osoba od pomiaru słyszę dźwięk ciągły. Wiem, że wiązka lasera przechodzi przez środek detektora i robię odczyt tutaj na styku wsuwanego elementu ze skalą. Czyli tutaj mamy 2,44 i 6. I teraz tu się pojawią obliczenia, o ile się zagłębiliśmy. Nie będę teraz tego robił. A patrzcie dalej. Idę sobie jeszcze głębiej w tym wykopie. Mamy tutaj przygotowany wstępnie punkt. No i teraz tym bardziej. Lasera ani trochę nie widzę. Nawet nie wiem, gdzie pracuję, ale wiem, w którym kierunku. Wysuwam sobie tą naszą łatę. Już jest mało stabilnie, ale jest opcja. Ok. Czyli wolne pikanie za nisko, szybkie za wysoko, czyli opuszczam. Dobra, i będzie. I teraz patrzcie, stoję na dnie wykopu z łatą. Na samej górze jest detektor,
a bez problemu jestem w stanie sobie rzędną wysokości sprawdzić i odczytujemy 182,5. I teraz tutaj na filmie obliczenia i tak to wygląda, kochani. Jest opcja pracy z laserem za pomocą łaty. Wracamy do naszego biura. No i dobra, widzieliście już tak, jak potrafiłem w biurze pokazać, bo niestety nie mam budowy, nie mam wykopu, a poza tym logistycznie zrobienie takiego filmu to dla mnie na ten moment niemożliwa sprawa. Mam nadzieję, że jest dużo jaśniejszy sposób używania tego podziału. Zapewne większość ludzi teraz zapyta, gdzie taką łatę kupić. Oczywiście mamy ją w sprzedaży, więc link do tej łaty znajdzie się w opisie do tego filmu i na karcie u góry. Tak jak prosiliście w komentarzach, powoli ruszam z serią takich krótkich materiałów szkoleniowych, chociaż u mnie krótkich to zawsze jest 15 minut. Może nie krótkich, ale materiałów szkoleniowych na temat tego, jak obsługiwać sprzęt. Na razie póki sytuacja pogodowa i moja życiowa jest taka, jaka jest, najprawdopodobniej będą to firmy stąd, z biura, ale nie ukrywam, że w przyszłości mam taki plan, aby robić te nagrania z terenu, tylko to logistycznie jest dosyć trudne na ten moment, żeby to połapać, ale piszcie w komentarzach, proszę, jakie byście chcieli zobaczyć rzeczy związane ze sprzętem pomiarowym, takie praktyczne. Ja mam już tam zapisaną listę odnośnie niwelatorów laserowych, ich obsługi i takie filmy będą pojawiać się, myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy na kanale. Ale oczywiście waszych sugestii i tych problemów, które was trapią, no im więcej wypiszecie, im więcej będę umiał rozwiązać, tym więcej tego materiału powstanie i tym życie pomiarowe będzie łatwiejsze dla was. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, do podrzucania pomysłów, do konstruktywnej krytyki. No i co? Dobra, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!